Zapraszamy panią do mycia. Dobra, Anka, ja ci wtedy szybko pomagam, bo tu się pani pewnie spieszy, co? Główkę do tyłu, proszę panią. Umyj spód odżywkę. Poproszę odżywkę jeszcze, tylko nie pomyl opakowań. Jak czegoś nie wiesz, to pytaj, dobra? Odżywka ma czerwony napis. Ja wszystko wiem, spokojnie. Nie wiesz wszystkiego. Przecież to jak mieszanie betonu, patrz. Woda, beton, piasek. To klasyka, no. Wysiu, nie gadaj, tylko słuchaj, pójdź tam już. Cześć, Ewelinka. A co ty w ogóle tutaj dzisiaj robisz? Iwona jest chora, no to musi pomagać. Ma siedzieć w domu? Ewelinka, chwilę poczekasz. Ja zaraz skończą i tutaj cię wciśniemy, dobrze? Tylko ty... Ja mam czas. Nowowanie. Za dobrą jestem szefową. Tak mi się wydaje, bo większość pracowników traktuje mnie jak koleżankę, że ja też tak robię. Chcę trochę powoli to wszystko zmienić, ale już teraz jest ciężko. Nie da się tego wszystkiego cofnąć. No i czasami wchodzą mi na głowę. Tak wymagającą tak jest szefową. Wymagającą jestem? Jestem właśnie wymagającą. Nie jestem. Ja znaczy jestem, ja dużo wymagam, ale... Czasami już zamiast się użerać z nimi, to wolisz to sama zrobić. No, ale to znaczy nie I jestem przez to w ogóle już w domu jej nie ma. Lakiery. No bo tu jeszcze Adę mamy, Ada wychodzi na randkę kolejną. Pokaż mi fryzurę, jaką chcesz, Ada. Ja ci zrobię ten tapir, będziesz miała volum, ale nie big volum, jak było kiedyś. Także kochana, ja ci zrobię dla ciebie, żeby było jak najlepiej, tak? A, dzień dobry pani, salon słucham. Na koloryzację do pana Piotra. Chwileczkę, tylko zapytam naszego specjalisty. Piotruś? No to we wtorek. Wtorek. No nie znam grafiku. Nie znamy na pamięć grafiku, tylko Iwona jest na grafik. Masz wszystko na bukcie. Pani co, ja wezmę numer telefonu, zadzwonię do naszej recepcjonistki, która jest na zwolnieniu i odzwonimy do pani, dobrze? Kochanie, jak skończysz, chodź na chwilę, bo muszę z tobą porozmawiać, dobrze? Ty, Wilka, poczekasz chwilę? Chodź, tak. Kochanie. Co jest, kochanie? Słuchaj, skarbie. Co to jest za rozp... Powiedz mi. Ja im co zawsze, ja ci mówię? Ale ja zawsze im mówię. Co ja ci mówię? Za każdym razem ci mówisz. Traktujesz ich jak przyjaciół, później masz problemy same. No tak, właśnie jest. Zobacz, klientki widzą, jakie jest. Zobacz, jest cały syf. Wiem. Przecież ja tam nie mam nic, nie ale można kochani, znaleźć. Ale kochani, myślisz, że ja z tym to posprzątałem, nie mam czasu, po prostu to jest za... Nie, ale zaliczka, wyjazdy, wszystko, to wszystko dajesz, tak? Ja o tym wiem, ale no wiesz, chyba nie. Ja też im to mówię i krzyczę, ja to nic a nie to daję. Nie ma co, to wypi... Nie mogę, jak za bardzo lubię. No tak jak ich lubisz, no to się z tym wiesz, będziesz się bujać. Ale ja sobie poradzę, to jest mój sam, no ja wiem, co mam dobrze robić. To, że teraz jest syf, to nie znaczy, że jest źle. Jest dobrze, tylko po prostu dzisiaj jest chuj dzień, no. Wszystko się sypie. Powiem mi, bo nie posprząta to. Nie krzycz na mnie. Nigdy nie miałaś swojego samego fryzjerskiego. Nie wiesz, jak to jest mieć 4 pracowników. Ty, ja mam 25 tak, pracowników. Tak, ale to jest inna praca, inna kategoria. Nie krzycz na mnie, bo mam klientkę. Też ja na ciebie nie krzyczę, tylko ci mówię, bo mi na tobie zależy i... Zależy mi na tym, żebyś miała porządek. No to może mi więcej pomaga, to przychodź też i pomaga mi to receptę, jak widzisz, że jest... Może ty jej pokaż, jak to się robi. Naucz ją, może powiedz, że to trzeba szybciej robić, że to trzeba sprawniej, że nie można zostawiać syfu w salonie. Pokaż mi, jesteś facetem, to pomóż mi, no.